Witaj, mężczyźni, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Hardwarem 4 na modyfikacji Kizerux jako Zjednoczone Syndykaty Ameryki. W ostatnim odcinku próbowaliśmy wreszcie pokonać tutaj konstytucjonalną Republikę Ameryki oraz też tych. Tak, Stany Pacyficzne. I tak naprawdę, powoli to wszystko idzie. To nie jest jakieś mega szybkie. Też tutaj jest. Tutaj akurat jest dużo rzek, więc to będzie najbardziej problematyczne z tych wszystkich. A tutaj to po prostu wysyłamy jakieś dywizje, które nam się tam napotoczą. Więc powoli tutaj powinniśmy sobie wszystko zdobywać. Mamy tutaj duże straty niestety. Powiedzmy sobie szczerze, my nie patrzymy, ile ludzi mamy. Tak szczerze. No i próbujemy coś tutaj zdobyć, powoli się tam nam udaje, czasami nie. No ale coś tam zawsze wleci. Tutaj widzę, że już w sumie nam fabryki się skończyły, ale musimy tutaj naprawiać co chwila coś, więc jak już możemy coś zacząć produkować, to może zacznijmy. Tutaj z decyzji próbujemy oczywiście dalej jakoś sobie pomóc. Mamy te oczywiście decyzje z milicją, ale że tak powiem z tą milicją to tak trochę też słabo jest. Wreszcie widzę, że się nam udaje tutaj popchnąć ich. No mają dosyć dużo dywizji, ale że tak powiem, my mamy też dosyć dużo dywizji, więc... Well... I coś tutaj jeszcze mamy? Mamy trzy nowe dywizje. Zawsze patrzę, czy tutaj nie mam jakichś 30, ale widzę, że nie. Wy macie rozkaz na ten front? No właśnie, nie macie w całości. Dobra, pytanie jest, czy wy też macie w całości rozkaz. Kto tam chce? Przeciwko Empire Japan. Zgaduję, że coś oni będą chcieli od nas, więc może lepiej sobie ogarnąć to. Nie wiem, co oni dokładnie chcą. My tutaj powoli już pokonujemy ich, więc więc to nie jest aż tak źle. No właśnie najgorsze jest to, że przez to, że oni tutaj tak trochę nas zablokowali, że nie możemy nic zrobić. Wreszcie możemy sobie wybrać policy, więc to jest wreszcie dobre. Funds gain, production, rally, pity, to... To mi się wydaje, że to jest zrobione przez Team Kaiser Redux. To jest zbyt OP, żeby było prawdziwe. Okej, tutaj widzę, że się nam udało przebić, już prawie tam pokonujemy ich, więc to jest fajne. Tutaj widzę, że się udało nam okrążyć nawet. No i też tych widzę, że jakoś tam nam idzie. Tam od czasu do czasu zdobywamy, ale widzę, jak tutaj mi spada ten manpower. Nice. Pierwsze statki, po drugie ziemia. I koniec. Nie obchodzi nas druga strona. Nie wiem, po co dali to, bo w sumie nie ma to jakiegoś większego znaczenia. I tak my chcemy to. Okej, bierzemy. I w takim razie to znaczy, że... Bum. Oczywiście zawsze zapięknąć shifta, kliknąć. Bum. I... Bum. I lecicie. Okej, ceasefire. Nie wiem po co to robić, jeżeli i tak wiadomo, że będzie to polegało na tym, że oni, dla nich to jest lepsze. My dosłownie możemy ich teraz skinieść. Okej, tutaj już nam się robi, więc możemy passive defense. I wyślemy kogoś do Los Angeles. I to dosłownie nic nam nie pomogło. O, już. Lepiej. Okej. Więc powoli tutaj widzę, że się nam udaje coś porobić, ale oczywiście wszędzie jest wojna. Wojna jest zła. Jak sami widzicie, pacyficzne stany przegrywają, więc wojna jest dla nich zła.
A my tutaj powoli sobie rekrutujemy jakiś nowych rekrutów. Musiałem to powiedzieć. Tutaj wyślijmy. Ale dosłownie, no, powiedzmy sobie szczerze, że ich w ogóle na serio nie braliśmy, przez co dosłownie nie szło do przodu nam. I teraz jak już wreszcie bierzemy ich na serio, to przegrywają, no więc jaki był sens Ceasefire'a, jeżeli my byliśmy tak silniejsi od nich. Wyślijmy tutaj samoloty. Gaduję, że jednak jest tu lepiej, jeżeli chodzi o samoloty wroga. No nieco lepiej. My też produkujemy jakieś stare samoloty, więc musimy wreszcie się przerzucić na jakieś nowsze. Już w sumie statki nie powiem. Ale i tak mam dużo, dużo ropy, więc to nie ma jakiegoś znaczenia. Dobra, widzę, że się produkuje już nasze dywizje. Jak się produkują nasze dywizje, to wtedy chodzą tak. Bum. Na tę dywizję. I bum. Ponieważ to oznacza, że dosłownie mamy już sprzęt do tego. Okej, 12 dni. No, nie powiem szczerze, jak tutaj ich złapaliśmy, już dochodzimy do Sacramento, no to ewidentnie to już jest po nich. Okej, tutaj Signals. Sobie weźmiemy już czwarty poziom Support Equipment. No właśnie to jest fajne w akurat Mio Support Equipmentu, że on jest taki, że w sumie się go szybko nabija. Że go bierzesz do tego, ale w sumie szybko ci tam idzie później. Więc to jest akurat fajne w nim. Gorzej już jest z innymi, bo wiadomo, że na przykład Stalki, no to sobie wybierzesz jedno Mio i jednym Mio będziesz szedł, ale no, pozostałe no to jest nawet to, że tak powiem, pozostałe to jest w sumie takie nawet, no nie wiem, raczej by się nie brało. Chociaż i tak się bierze te wszystkie, bo, nie, bo ludzie mają różne style gry. Okej, okay. Haywood wygrał znowu, ciekawe dlaczego. I no i tak naprawdę tu już mamy końcówkę. No nie powiem, dosyć źle mają ten front. Ale niedługo powinniśmy sobie poradzić z tym, podzieliliśmy ich na dwie części, chociaż zawsze mogą wysłać przecież statki, więc ważne jest, żeby teraz zdobyć prąd. Port. Tutaj możemy zrobić sobie to, zróbmy. Nie masz tutaj zbytnio, więc ślemy ciebie. Lepsze. Tak, no jakoś nas nie obchodzi to, że jeszcze ileś tam dni mamy. No i to zróbmy po raz ostatni, żeby było. Logistyka. Czy możemy puścić? No nie, bo nie starczy nam czasu, kurde, szkoda. Teraz mamy port, więc jest ok. No, Japonia miała nas zaatakować, ale nic się nie stało. O, masz teraz Brazylia im pomaga. No i w ogóle im pomaga. Zbyt dużo państw im pomaga. Dosłownie pomaga im cała Ameryka, a nam nikt. Znaczy się w sumie nam pomagają część. Czego oni nam pomagają? Czy oni nie są w wojnie? Rosja jest w wojnie. No jak oni to? What the? A to nie... Nie jest to. Nikt nam nie pomaga. O, to jest to. Właśnie. Okej, okay, więc powoli tutaj przejmujemy. No, myślałem, że południe to łatwiej nam pójdzie, ale widać ewidentnie, że nie. Ale jeżeli... Co to jest? San Francisco? Tak, San Francisco. Jak San Francisco tutaj pokonujemy ich tak mega easy, no to dziwmy się. Okej, okay, tutaj powoli widać, że się nam oddaje i nie mamy manpowera. I naprawdę nie sądziłem, że nie będziemy mieć manpowera. Jak wiadomo, że później nam trochę wróci. Dosłownie mogę tą armię rozwiązać. Co tam jeszcze? Możemy tą armię rozwiązać, żeby zdobyć manpower z powrotem.
tak naprawdę szukamy jakichś, na przykład tych sobie zmienimy na to. No. Tak naprawdę to nie będzie jakiś problem, bo to jest Core State, Occupied State, ale no właśnie, no to jest claim tylko, więc później odzyskamy sobie większość jakiegoś gościa z dziwnego złapaliśmy. Okej, więc tutaj mamy tych, więc można od razu ich rozwalić, już tam nie są nam potrzebni. Będą szli jako na sprzęt. Więc tylko teraz trzeba wejść do Los Angeles. I w tym momencie nie weszli do Los Angeles. A weźcie do San Diego przynajmniej. O, myślałem, że San Diego nam da, ale widać, że jeszcze nie, no. Trzeba będzie Los Angeles zdobyć. Coś tutaj możemy? Nie, tutaj tak naprawdę nie mamy. Ogólnie wydaje mi się, że możemy sobie pozbyć się tych... tych minusowych tylko po tym, jak ich pokonamy, bo dosłownie robiłem to przez dłuższy czas i się nic nie dzieje. Dobra. Dzięki! Szczerze, nie wiem, czy to jest aż tak fajne, ale okej. Dobra, więc tutaj zróbmy sobie kolejne. I teraz jest pytanie, czy coś tutaj jeszcze możemy jakiegoś fajnego zrobić. No, Los Angeles już pada. W sensie nie jest atakowany przez kilkadziesiąt dywizji. Oj, padł. Okej. Tysiąc, żeby wydać na to? Potoność? Okej, w takim razie, gdy to już mamy, za chwilę dostaniemy oczywiście super event. I póki możemy, zamienimy sobie wszystkie te dywizje na... super dywizję, bo wtedy będziemy po prostu, nie stracimy ich. Okej. Tego już chyba nie będziemy robić. Okej, w takim razie co? Się to skończyło nam. Mamy demobilize our economy. Myślę, że to i tak będziemy musieli zrobić w pewnym momencie, ale myślę, że już przejdziemy do naszej ekonomii i zaczniemy robić jakiś research do tego. Więc jak już tutaj pokonaliśmy, to musimy dosłownie poczekać jeszcze chwilkę. Więc niech wszystko idzie na artę. I na samoloty też może pójść. I to może też pójść na ciężarówki. Okej, Ameryka została wyzwolona. No i Ameryka została wyzwolona. No, że tak powiem. Dobra, w takim razie możemy zacząć. Musimy mieć 300 statków. Możemy zacząć proces, że tak powiem, naszej odbudowy, ale myślę, że najpierw sobie wybierzemy, tak powiem, nowego przywódcę. I w międzyczasie, co tutaj możemy, no w międzyczasie jeszcze powysyłamy sobie do naszych przyszłych wrogów. Więc tak, Stany Zjednoczone zostały zjednoczone. Zostały zjednoczone przez no, tamtego gościa, ale szybko sobie zmienimy to. Więc teraz szybko sobie tutaj róbmy. Tutaj oczywiście mamy, możemy to, tylko że tak powiem, Alaska nie jest kontrolowana przez Alaskę. Więc to jest ten minus. Tutaj sobie weźmy tych. O! Tak, God bless America. Straciliśmy wszystkie bonusy wcześniejsze. Trochę szkoda.
Ale myślę, że na razie po prostu poczekamy sobie na to, żeby tutaj wybrać nowego władcę. Czy coś tutaj możemy sobie porobić? Jak na razie myślę, że nie, jeszcze nie. Tutaj możemy sobie wybrać. I tak siła polityczna po pewnym czasie uzyskamy. Wybraliśmy i powinniśmy dostać jakoś w pewnym momencie event z tym. Na razie niech rozbudowujmy kraj. Więc tak rozpoczęło się i oczywiście to będzie seria eventów, w którym będziemy mogli różne rzeczy porobić. Więc na razie sobie się tym nie przejmujmy aż tak bardzo. Możemy już ostatnią doktrynkę wziąć. Mu napadło. To znaczy, że jest źle. Okej. Okay. Zostali w Constitution, System of Government. Pytanie jest takie. Czy macie Pathguide? Jak to zdobyć? Ok, więc to, co musimy teraz zrobić, to musimy, żeby totaliści właśnie wygrali, więc tutaj będziemy sobie wybierać. No tutaj oczywiście, że tak powiem, no już nie dowodzi nami, bo dlaczego jedna osoba miałaby nami dowodzić? Więc tutaj dalej, totaliści niech wygrywają, my tutaj sobie powoli będziemy robić. Totaliści. Wow, ale oni powoli wygrywają. Okej, nowa stolica. Myślę, że w Chicago będzie najlepsze. Fajne miejsce. Okej, więc tak. Czas na wybory. Czyli przenieśliśmy stolicę do Illinois. Ciekawe. I nie powiem... też smutne. Okej. Okay. Don't man that shook my wife. Tak, to jest ciekawe. Nie powiem, ktoś kiedyś zrobił jakąś parodię tego. Okej. Okay. Więc możemy wybrać, oczywiście wygrali totaliści, ale wśród nich są kilka opcji i tak, Al Capone wygrywa. I teraz Zjednoczonymi Syndykatami Ameryki dowodzi Al Capone. Tak, wszyscy chcieli to zobaczyć. Więc tak, Al Capone Mafia Size Power in America. I tak. Gratulacje, Al Capone. Teraz Revolutionary Workers Vanguard Party rządzi państwem. Tak, mafia przyjęła władzę nad światem. Więc tutaj widzę, że jednak się jeszcze zmieniają rzeczy. Jak to zwykle w tym jest miliard po prostu rzeczy, które się nam zmienia i dosłownie naszą partią nazywa się organizacja. Super nazwa. Okej, więc tak, tutaj powoli będziemy sobie zdobywać. Mam już piąty poziom tego. Mówiłem, to się po prostu powoli zdobywa. Mamy tak piąty poziom, mamy też szósty poziom tego, więc możemy sobie wybrać. Musimy mieć 25. I jak mówiłem, to jest ciekawa możliwość. Więc bierzemy to. Jak to wygląda z naszymi? No, już się nam udało tutaj wszystko przejść. Mamy dosyć, nie powiem, bardzo dobrze wyglądające. I tak, i teraz musimy oczywiście jak najszybciej tutaj przejść jakimiś rzeczami. No, nie powiem, fajnie by było właśnie tutaj szybko to przejść. Też patrzę, gdzie tutaj możemy sobie usunąć te rzeczy, ale najpierw musimy sobie
tutaj nie powiem ogarnąć to. Więc sobie zaczynamy to robić. Po tym jak to sobie zrobimy, to oczywiście będziemy próbowali przeciwko kanacie zaatakować. Tak jak sami widzicie, wykorzystaliśmy ten mały błąd, który zostawia nam większość dywizji. Okej, tutaj jacyś ludzie Capone zostali generałami. Podoba mi się, że są w takich sowieckich mundurach. No i, że tak powiem, mamy w ogóle dużo generałów, więc trudno było ich rozróżnić. Okej, powoli tutaj zbieram pozostałości, żeby zebrać je jak najlepiej tutaj. Okej, jakiś gościu pojechał dookoła świata, super. I możemy stworzyć dosłownie frakcję, która się nazywa oś szefów mafii. Dobra, na razie sobie tego nie robimy, ale kiedyś stworzymy sobie. Okej, więc tak, w międzyczasie niech wszystkie dywizje się zaczną trenować, bo potrzebujemy na przyszłość tutaj. Tak, rozpoczynamy odbudowę. Okej. No i powoli tutaj sobie wszystko ogarniamy. Możemy dosłownie wysłać ich na granicę z Kanadą. Oczywiście jak zwykle zapominam dać coś innego. O! John Dillinger zostanie teraz tym przywódcą. Pokaż się. No. Podoba mi się, że... Okej. Okay. Chaplin coś zrobił. Okej, okay, co tam się stało? Wow, coś się dzieje na świecie. Jak to wygląda z naszym doświadczeniem? Jakoś... No nie jest aż tak źle. Tutaj widzę, że się zjednoczyli. Tutaj nie jest aż tak źle z nimi, więc to też... też jest dobre. I co tutaj możemy? Oczywiście zostawić jakiś... Możemy tutaj pojąć, no tutaj są różne rzeczy. Myślę, że tak mamy dużo generałów, ale możemy zostawić sobie część generałów. Jak to wygląda z logistyką? Nie mamy artylerii w ogóle, więc to co byśmy w głównej mierze chcieli produkować to artyleria. Możemy wreszcie sobie gumę skądś wziąć, bo dosłownie nie mieliśmy przez większość czasu gumy. Dosłownie. Tylko tego nie mieliśmy. Te jakieś rzeczy nam się robią powoli. I co tutaj możemy sobie porobić? Mamy dużo fabryk. Chcemy więcej fabryk, to na pewno. To wiadomo, że warto mieć więcej fabryk. Bo wiecie, nigdy za mało. No i dostajemy embargo teraz od różnych państw. Super. No więc myślę, że na tym zakończę. Tutaj dużo, że tak powiem, sobie zajmuję się teraz z takimi sprawami mało istotnymi. Możemy teraz porobić sobie te rzeczy. Trochę to będzie kosztowało. Dobra, ale na razie to wszystko, więc był z wami Trachol w Hardzwanzry. Na motocykli Kezerodux. Jako Syndykat Ameryki. Szukałem tego ostatniego słowa. No to, cześć.